Cześć wszystkim, na was bardzo serdecznie, z tej strony Wodan i znowu jesteśmy w Civilization 5, więc znowu będzie po prostu wielki, wielki rozpierdziel wszystkich dookoła, a tak naprawdę jak na razie Azteków, bo właśnie z nimi prowadzimy wojnę. Dzięki za wszystkie ostatnie wyświetlenia, łapy w górę i tak dalej. Jeśli możecie to dać pod tym filmem, możecie dać łapkę w górę. Zawsze mi pokazuje, że tej cywilizacji byście chcieli po prostu od mnie więcej. No i właśnie, lecimy teraz, w sumie nie wiem dlaczego się tutaj nimi ruszyłem, tak bez przemyślenia tego, ale mniejsza o to. Dobra, czekajcie, jak to jest. To i to miasto ja zabrałem, tak? Już nawet nie pamiętam, widzicie? Nie nagrywałem kilka dni i nie pamiętam, co się działo. No tak to już jest. Wodan, weź nagrywaj cywilizację może jakoś częściej. Może w końcu skończyć to w serię kiedyś. Znaczy czas, by ogłosić światu w twoje grzechy. A jeb się! Co ty serio będziesz mówiła, że ja niby jestem jakiś zły? Tu złym jestem człowiekiem, czy coś? Ja tylko i wyłącznie podbijam. No trochę muszę, tak? No bo jednak jak chcę wygrać, no to trzeba podbijać. No chyba, że chcę wygrać kulturowo, to wtedy powinien pójść bardziej w turystykę. No ale nie. Tutaj każdy czeka na to, aż ja wezmę w rękę atomówkę i wezmę ją, rzucę w kogoś, tak? Może nie z ręką, ale... No wiecie, wezmę w rękę, włożę w działo i z działa wyjebie. Albo włożę do samolotu i z samolotu zrzucę. To wtedy z ręki nawet to... Może być, ale mniejsze o to, bo zaczynam tutaj gadać już głupoty. Co tu się dzieje? Mediolan chce, aby zastraszono Pragę. Udało ci się zdobyć podziw Mediolanu. Tak dalej. Właśnie, ktoś mi... wielki artysta. Zajebiście, wielki artysta. O, a to jest bardzo fajna sprawa, ale za chwilę go użyjemy najwyżej. Co ja tu chciałem nim tym zrobić? Aha, do Bogoty dojść, co nie? Bo tu już go użyłem, tak, użyłem go tutaj, więc chodźmy do Bogoty. To przynajmniej tyle pamiętam, zawsze coś. Tu wybudowałem sobie kolej, więc jeszcze tylko tu musimy wybudować kolej. I bardzo będzie fajnie. A tu mamy wielkiego pisarza. Możemy nim odpalić Złotą Erę, ale my tą Złotą Erę zaraz będziemy mieli, więc po prostu poczekamy sobie. Odpalimy normalnie Złotą Erę, a potem włączymy jeszcze pisarza, więc na razie niech on sobie po prostu tutaj, nie wiem, jest to jakiś, nie wiem, tryb idź i śpi? Chyba nie, bo tu już był wielki generał w środku i dlatego nie mogę tutaj nim przespać, więc niech się prześpi tutaj. A wy właśnie, widzę, skończyliście tutaj z Krakowem robić kolej, więc w sumie spoko. Teraz pytanie, bo wy tutaj też kolej budujecie, chociaż kazałem wam budować drogę, co w sumie jest trochę dziwne. No ale co to można na więcej zrobić? No nie wiem, w sumie sam. Czekajcie, czy tu jest połączenie ze stolicą? Mamy miasto, ma połączenie ze stolicą. Teraz mnie ciekawi jedna rzecz. Czy ten bonus produkcji... bonus produkcji z kolei też jest tutaj, jeśli przez morze połączone. Wiem, że to trochę głupie, ale... z terenu, z budowli, ze specjalistów... ja chcę wiedzieć, czy z kolei mam. Czy gdzieś to jest takie coś jak ze storów? Chyba nie. A szkoda. Ha. Bo nie wiem, czy w sumie teraz mi się opłaca na przykład zbudować tory tutaj tędy. Do tego, czy po prostu zostawić tak jak teraz jest. W sumie mogę zostawić. Dobra, więc co ja tak naprawdę chcę tymi robić? W sumie to bym mógł pójść tutaj, bo tu jeszcze chyba mogę raz, dwa, trzy. O, te dwa pola jeszcze mogę wykorzystać, więc chodźmy tu coś zbudujemy. Nie, to będzie fajne. Tu mamy wielkiego proroka, którym... bo ja się wkurzyłem, że tutaj mi ciągle tak wolno idzie nawracanie i kupiłem sobie wielkiego proroka, żeby pójść nawrócić Kijów. I w sumie to zrobimy. Tutaj już ładnie widzę, jest zbudowana ta kolej. Tutaj tak samo. Tu jakieś, nie wiem, coś dziwnego mi się tutaj chciało utworzyć, ale się zbudowała kolej, więc jest bardzo dobrze. Więc tobą też mogę gdzieś pójść i coś innego porobić. Czekajcie, raz... Raz, dwa, trzy. Nie ma. Nie ma zasięgu na tą pszenicę, więc nie ma co rozwijać tego pola pszenicy. Ale raz, dwa, trzy, raz, dwa. To możemy pole rozwinąć. Super. Więc chodźmy. A tutaj, czekajcie, bo tak po kolei bym chciał sobie jakoś, a po kolei jak od środka wybieram, ja pierdolę. Na twoim terytorium, dobra, mniejsza o to. Twoje wpływy w cywilizacji Zanzibaru zmalały prawie do poziomu. Wow, a czemu wy mnie tak jakoś mniej lubicie? Daj podarunek. Macie hajsu? Lubcie mnie. Kapstadt ukończył swój projekt i ilość wpływu uzyskanego darami złota wraca do normy. Dobra, czyli jemu już nie ma co dawać na razie hajsu. Po długim okresie oczekiwania przywódcy Budapesztu postanowili anulować zadanie, na nie wiem co tam było. Twoja kultura zaimponowała Mediolanowi, nie zwracaj uwagi na kulturę innych cywilizacji, a twój wpływ zwiększa się. 40, zajebiście, 116 mamy, no to już jest fajnie. Przywódcy Mediolanu obserwują dobrobyt podający wydarzenia. Odkryto gdzieś obcą. Póki mi nikt nie da zadania na to, to nawet nie będę tam atakował. Bukareszt przesyła wyrazy wdzięczności za stworzenie wielkiego artysty. Twój wpływ na to miasto zwiększa się o 40. To w sumie spoko.
sumie spoko, dobra, wielki artysta. Połączenie między Gao a twoją stolicą Warszawą zostało ustawione, aha, i połączenie pomiędzy tam, Tomboktu. Zostało ustawione, co super. I jednostka dostała level. Czy jest tu coś do rozwalania murów? Nie ma, ale weźmy sobie na przykład na trudny teren, dobra. I czy mogę ja stąd strzelić w to miasto? Mogę. I czy ja to zrobię? Oczywiście, że to zrobię. Przypieprzę, że aż po prostu będzie pięknie. O, to chodzi. A czemu ten wielki generał tak stoi sobie w tym miejscu bez jakiejkolwiek obrony? Nie wiem, ale wiem na przykład, że mogę wjechać tą husarią i zdobyć to miasto. Co w sumie zawsze jest na propsie. Trochę dostałem, ale miasto zdobyte. I zobaczymy, zobaczmy miasto. Mamy tutaj całe miasto, wszystko co w mieście jest, to jest meczet. Meczet. I tyle. Nic więcej. Nic. Surowców, żadnych ciekawych dookoła. Nic. Po prostu nic. To miejmy to w dupie. Wybórz to miasto. Wybórz to miasto, wybórz. Ale za to to miasto już ma perły. Perły się przydadzą. Pereł chyba nie mam. Nie mam pereł. Perły się przydadzą. Do tego ma ropę. Ropa się przyda do bombowców. Do tego stąd byłaby niezła, jak to powiedzieć, niezłe miejsce na bombardowanie, Etiopii. Więc w sumie to miasto sobie przyjmiemy. Nawet jeśli jest do dupy, to sobie je rozbudujemy i tyle. Więc takie są moje plany. Tą jednostkę w sumie weźcie mi usunięcie, już nie potrzeba aż tak dużo. Czekajcie, to miasto przejmuje, tak? Tak, to miasto przejmuje, więc tutaj w sumie możemy budować powoli dookoła tu jakieś rzeczy, na przykład naprawić to, co pewnie ja sam splądrowałem, przepraszam bardzo. Czasami się zdarza. Dobra, teraz tak, tutaj. Nie wiem, jakie miałeś ostatnie zadanie, ale ja wiem, że teraz bym chciał, żebyś przypieprzył tutaj pięknie w tych gości. Jeb raz. Mogę w miasto? Nie mogę. To jeb dwa. Nie ma co. Przewaga w badaniach jest bardzo, bardzo, bardzo mocna. Co w sumie było widać na serii z Babilonu. Z Multika, ale no. O Boże, kolejnego wielkiego tego dostałem. Po co mi aż tak dużo ich? Ja za nie płacę co nie trochę chyba czymś. 43 przez specjalistów, a to chyba nie. Ale bez kitu, po co mi tyle generałów wielkich? Zbuduję sobie jakoś tutaj tą. Czekajcie, zbudujemy sobie tutaj jakąś wielką tą. Co ja to miałem tutaj? Fortecę. O, fortecę zbudujemy sobie. Nie wiem po co, to jest mi kompletnie niepotrzebne, ale zbudujemy sobie tylko po to, żeby było. O, po to, żeby było. Dobra, wybierzmy produkcję. W tą buktu. W tą buktu zbudujemy sobie hotel, policję okręgową, banki, bank. Nie, mało zarabiamy. Koloseum, Koszary mi dawały te zadowolenia. Koszary, albo może bibliotekę. Właśnie, rozwijmy trochę jeszcze bardziej technologię. Czemu by nie? A tutaj, budynki, wieże. Stadion, bazę wojskową. Baza wojskowa też nam da zadowolenie. Ale. Wiem, że tam miałem jakiś cud budować, który da mi potem darmową wieżę, ale z drugiej strony... Zanim my to zbudujemy, chwilę minie, a wieża już teraz da nam 33 kultury w tym mieście, a to będzie 33% ze 70, to jest trochę tego, więc zbudujmy sobie to. Wybierz produkcję. W Krakowie za to może hotel? Albo po co wieżę transmisyjną. Okej, ty śpi. Ty podejdź mi, nie wiem, tutaj, nie wiem po co, ale podejdź. I w sumie to chyba tyle. Chyba nic więcej tutaj nie zrobię w tym momencie. A jeszcze chciałem się dowiedzieć, jak mi to wygląda, nie dyplomacja. Och, czekajcie, ma kondrowia, dobra, jest dobrze. Chciałem się dowiedzieć, jak moje ustroje, nie moje ustroje. Jak wygląda, o tutaj. Singapur prawie mnie kocha. Praga prawie mnie kocha. Okej, czyli kilka państw mnie prawie kocha. Ile bym musiał? 35 wpływów. Czyli jak dam, więcej złota bym musiał dać, to nie. Ale tutaj... 30 też 8 wpływów, no ja pierdzie. Dobra, to na razie tych ludzi nie będę brał. W ogóle jaki ja kongres światowy zrobiłem? Ideologia światowa, autokracja, więc oni na pewno tego nie będą chcieli przepuścić, ale też nie mogę pozwolić, żeby zakazali złota, bo ja złoto mam. A to by mnie zabolało. Ale pewnie nie tylko ja mam złoto, więc w sumie myślę, że inni też będą głosować przeciwko. Wiesz,
To ma złoto. Persja ma złoto. I to chyba tyle. Bo miał jeszcze ten. Songhai złoto, ale to my w sumie zabraliśmy Songhai. To... Songhai już nie ma złota. A Szwecja ma złoto? Nie, Omroz ma złoto. Czyli oni mogą. O, Mediolan, ale to nie Mediolan ma. Dobra, mniejsza o to. Tura. Tura, robotnicy, co ci robotnicy mogą robić? Tu budują, wszędzie coś się buduje, więc w sumie oni tutaj gówno mogą zrobić, więc w sumie cofać się z powrotem i budować tam. Aha, to mi pewnie zabiorą robotników. Troszkę lipa. Nawet bardzo lipa. Ale co zrobić? Co zrobić? Już tak jest. Tu będę miał fabrykę, a czy nie fabrykę, tylko elektrownię wodną. To w sumie spoko, bo to mi doda chyba boost do produkcji. Przynajmniej tak mi się wydaje, ile mam produkcji? Nie wiem, zero na pewno nie mam produkcji. 48, okej. Okay. Zobaczymy, ile mi to da. Bo tu jest dużo prowincji, a czyli dużo tych, dużo heksów, czy jak to się nazywa, obok rzeki, więc powinno być dobrze. Przekręt wyborczy w Florencji, super. Kakao na liście życzeń Florencji. Okej. Okay. Miedź na liście życzeń Zanzibaru. No nie mam miedzi, nie mam miedzi, nie mam kakao. Miedź ma Szwecja, kakao ma Etiopia chyba. Przegryw wyborczy w Kapsztadzie, dobra, super. Co się długo te tury lecą, to mi się nie poda trochę. Z ile tur będziemy mieć złotą erę? Mhm. Dobra. To teraz tak, odkryto obóz barbarzyńców. Okej. Okay. Pojmali mi tych ludzi, okej. Okay. Mam tu jakąś jednostkę w ogóle, jakąkolwiek bują. O, jest. Zapierdzielać tutaj. Nie, w tej duży mogłem zaatakować, ale nie zaatakowałem, ja pierdzie. Czekajcie, czy ja jak stanę sobie tutaj, to oni nie domieli na mnie zasięgu, a ja na niej będę zasięg miał. Sam jak sobie stanę tutaj, sobie stanę tutaj. Więc jednym słowem mogę stać sobie tutaj i mogę ich ostrzelać. To jest w sumie zajebiste. W sumie zawsze tak chciałem zrobić. A wy możecie podjechać tutaj razem z tym. Okej. Okej, okej. Dobra. No tu nie wiem, sobie sąd budujcie czy cokolwiek. Wszystko mi jedno tak naprawdę. A ty możesz sobie stąd spieprzać. Mam za dużo was. Tylko mi hajsu na to wszystko leci. I gdzie ja ten hajs zdobędę na to wszystko? Łódź chce coś zbudować. Bazę wojskową, posterunek policji, stadion, wieżę. W sumie tu mam 52 kulturki, więc ta wieża by trochę dała. No zróbmy wieżę. Poznań chce coś zbudować. Arsenał, bank. O, muzeum. Muzeum. Pekin chce coś zbudować. Giełda. Gao za to miałem 48 na 60 produkcji. W sumie bardzo dobrze. Kaplica, amfiteatr. Książęce stajnie. Albo zbudujemy szkołę publiczną, co da mi jeszcze więcej nauki. Ura, cieszmy się. Szankaj, Boże, ile wszystkie moje miasta coś muszą budować? Aha, zakład kamieniarski. No to trochę tutaj dostanę coś, jakiś bonus i to tyle w sumie, tak? Aha. Zróbmy muzeum, nie wiem po co, ale zróbmy. I wielki prorok niech idzie dalej. A wy w sumie co możecie zbudować? Tutaj, ej, tego nie zbudowaliście jeszcze. Bizonów nie wykorzystaliście. Jak można bizonów nie wykorzystać? Jak można bizonów nie wykorzystać? Karawana. Psy szczekają, a karawana jedzie dalej. 15 tutaj. Dobra, może być. Może być. Okej, okay, czyli zostało mi jeszcze jedno pole. I połączę. Połączę teraz Warszawę z Łodzią, jeśli chodzi o tory. To w sumie jest spoko. Dobra. To co, następna tura. I mam trochę tego złota. A wy? W sumie nie podoba mi się to, jak Szwecja dużo miast zrobiła. Chyba będziemy musieli kilka tutaj bomb atomowych spuścić. Bardzo dobrze, że jeśli chodzi o badania atomowe, jakiekolwiek, teorię atomu, to już
za tutaj dwie, za 11 tur będę miał projekt Manhattan. A potem jeszcze zrobię sobie to i zrobimy bombę atomową, a potem zrobimy sobie pociski atomowe, a potem zrobimy sobie wielkiego śmierciobota i zabijemy wszystkich. Taki jest mój plan przynajmniej, nie wiem jak wy, ale ja uważam, że ten plan jest po prostu genialny i myślę, że on się uda w 100%. To znaczy, nie wiem, czy po prostu nie spodobają mi się te bomby atomowe tak bardzo, że po prostu na śmierci bota naprawdę już nawet nie zrobię, bo po prostu będę rzucał bombami atomowymi na lewo i na prawo, aż zakażą tego na kongresie światowym, co prawda prawdopodobnie mi nie pozwolę, bo jednak wolę przypieprzyć innym z bomby atomowej, chociaż jak już inni będą mieć tą bombę atomową, to się troszeczkę będę bał o swoje miasta. No, to nie wiem, w sumie sam możliwe, że zakażę tego. Zobaczymy. Jak na razie dopiero tworzywo sztuczne za dwie technologii i wtedy zrobimy sobie laboratorium badawcze i po prostu idziemy już rozkurwiać z nauką. Dobra. Co oni tu w ogóle klikają nam? Cywilizacja Persji zastępuje Szwecję jako sojusznik Kakoi. Dobra, to nie moje państwo miasto. Twoje wpływy w cywilizacji Jerozolimy zmalały prawie do poziomu. Jerozolima, a co ty tu robisz? Bo ja chcę od ciebie religię. Masz tutaj hajsy. Grupa mieszkańców Jerozolimy poznała doktrynę szintoizmu i chce ogłoszenia jej przez ciebie? Czy ktoś jej zaprosił? Ej, czemu tutaj jakaś inna religia jest? A, bym musiał tutaj wielkiego tego, proroka przytachczyć. To bym znów musiał wstać mi się daleko lecieć. Ci też chcą szintoizmu, co nie? Chcą, tak. Na razie tutaj użyjemy. A musimy pamiętać o tym, że chcą tam szintoizmu. Bukaresz, coś tam swój pnego. Po długim okresie oczekiwania dobra, ale nie, Bukaresz był gdzieś tutaj. Bukaresz, czy on mnie już tak słabo lubi? Nie, nie jest dobrze. Okej, okay. Twój szpieg, agent specjalny Józef, złapał wrogiego agenta w trakcie próby kradzieży technologii w Warszawie. Perski szpieg został wyeliminowany. Publiczne potępienie Dariusza. Jeb się, Dariuszu. A co? A co się będę? Co, oni nas mogą cały czas tutaj tak ośmieszać, a my ich nie? Kurde, oddzięczymy się i tyle. Właśnie miałem tu sobie zbudować w bardzo, ale to powiem, jakby to powiedzieć, w bardzo, bardzo takim strategicznym miejscu muszę zbudować. Czekajcie, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Wiem, że troszeczkę nie takie jest. O, jak fajnie! Starford. Zajebiście wygląda to. Tak, to jest to. To jest to. Ja chcę takich więcej. Ja naprawdę zbuduję takich więcej. Nauka. Rozwijajmy tą naukę, czemu by nie? Czyli wy już swoje zadanie zrobiliście. Zbudowaliście, co mieliście zbudować. Możecie być teraz wolni, możecie iść gdzie chcecie. To w sumie gdzie wy chcecie iść? W sumie to nie wiem. Co ja nie mogę zrobić jeszcze? Tu mamy większość porozwijaną. Za dużo ich mam, po prostu. Po prostu mam ich za dużo. Dobra. Robotnicy. Ale po co komu robotnicy, jak można przypieprzyć w miasto? Jakie to jest piękne. Dobra, tutaj nie jakąś farmę zbudujcie mi, czy coś, żeby mi się miasto rozwijało nowe, fajnie. A tutaj, nie wiem, na przykład złoto i naukę. Tutaj złoto, naukę. Tutaj oczywiście bizonki. Tutaj zbudowaliście, więc nie wiem, dajcie mi jakąś nową... No, nowe miejsce do budowy, na przykład to... Albo czekaj... Albo... A, nie mogę kupić sobie tego pola. Szkoda. Ale mogę kupić to pole. Z kamieniem. I wysłać tam robotników. Super. Wy to w sumie wracajcie już do mnie. Nie wiem, po co ja tu z nimi chciałem jechać. Nie pamiętam tego, naprawdę nie pamiętam. Ale to musiało być ważne. Dobra, ten niech podjedzie tutaj. Teraz tak, pierwsza salwa. Ach, nie mam zasięgu. Bo nie widzę ich chyba, co nie? O, teraz będę ich widział. Teraz mogę strzelać, co nie? Pierwsza salwa. Druga salwa. Trzecia salwa. I miasta nie ma. Nie ma. Wystarczy, że teraz tylko wejdę tymi, ale nie mam na tyle ruchu. Trochę smutek. Ale... I jest kawaleria z drugiego końca mapy, przyjeżdża i rozpieprza. Pewnie ktoś umrze. Wow, dwa koniki.
w kosarze. Dobra, a zobacz miasto. Amfiteat, wiatrak, warsztat, uniwersytet, targowisko, kwedukt, biblioteka, kaplica, klasztor, kuźnia, meczet, młyn wodny, spichlerz. Ej, to miasto nie jest takie wcale złe. A ja sobie wezmę. O, i jedno wielkie dzieło. Bo i tak mam zadowolenie tyle na plusie, że mogę to podbijać. Czyli tutaj trzy miasta tak naprawdę zabrałem od nich. I jeszcze chyba czwarte będę planował teraz zabierać. Bo przy tym w sumie mówiłem o tym, że chcę zabrać tam miasto, z którego mogę bombardować Etiopię. Ale z drugiej strony też będę z lotniskowców bombardował po prostu. Więc nie wiem, czy mi się opłaca. No, pomyślimy, zobaczymy. Jeszcze leczy husaria. Ale mam cukier przynajmniej dzięki temu. To jest plus. I to duży. Cukier, tak. Cukier. Okej. Oddawać mi moich robotników. Bo akurat będą mi potrzebni. Nie wiem po co, ale będą potrzebni. A po drugie jest ta kulturka. I złoto, o, kultura złoto. Dobra. Jednostka bez rozkazów, która... Wszystkie chyba. Dobra, to lecimy. Lecimy na Szczecin. Czemu to tak wszystko długo tak tutaj trwa? Ale patrzcie, dużo czerwonego na mapie już jest, co nie? Jebcie, gościu. Szpiegujesz mnie. Skończyło się. Skończył się miły Wotan. A jeb się, Etiopio. Jeb się, Japonio. Już widzę to, jak będę chciał zahandlować z każdym. Z nikim. Z nikim nie będę mógł handlować. Nikt nie chce moich surowców, ale tyle srebra mam na sprzedaż. Nikt nie chce tego. Ale dziwić się, jak każdemu mówię, żeby się jebał? W sumie pewnie nie. Ale no, co zrobić? Co zrobić? Czy powinienem wziąć sobie wszystkie państwa miasta, a zapewnić im ochronę? Bo w sumie, a przynajmniej tym, które mnie lubią. Taka Manilia. Żeby mi czasem ktoś nie zatkał mojego państwa miasta jakiegoś. To są darmowe punkty. Okej, mamy już plastik i właśnie będziemy wynajdywać teorię atomu. Więc bardzo dobrze. Okej, celność. Zamasowały czar osłona. Celność na trzeci poziom. Ja pierdzielę, a to będzie pierdolnięcie. Okej, lecimy tam. Dobra. Tu jeszcze ile? Trzy tury. A tu aż zbudujesz sąd. Okej, dobra. Tu już zostało zniszczone miasto, więc możemy przypieprzyć znowu w to drugi raz. Piękny szał. Jeszcze jeden szał i będzie po tym mieście. A tu możemy szerzyć religię. Shintoizmu. Yeah. Tymi możemy ich ulepszyć. Zajebiście. Super. Tymi możemy szerzyć wiarę. Shintoizmu. Tymi na północ. Czy mogę ich ulepszyć? Mój błąd. O. Teraz jeszcze tutaj to naprawić i będzie dobrze. To Kolumbo tam chciał? Aha, dobra. Wszystko okej. Okay. Wszystko wiadome. Chodźmy tu. Szczelcy. To może trochę zaboleć. Okej, okay, Warszawa jest połączona już koleją z całą resztą. Co w sumie jest dobre. Dla nas. Nawet bardzo dobre. Można powiedzieć, że nawet zajebiste. Co w sumie jest spoko. I co ja to gościu mam robić? Mówił mi, żebym kolej zbudował tutaj dotąd. No w sumie, no zróbmy sobie kolej, co nam szkodzi.
Niech tutaj będzie kolej budowana. Czekajcie, jak zrobię drogę do... To niby dobudować kolej? Tak, dobrze, zajebiście. To co, jeszcze jedna turka. Jeszcze jedna turka, tak. Okej, tymi lecimy w dół. I dawać jeszcze jedną turę, jeszcze jedną turę. A tu co to jest za misjonarz? Florencka. A, z Florencji, ale to oni to... Ej, to oni to islam wyznają. Musimy to zmienić, żeby naszą religię rozprowadzali. O. Bo my dostajemy hajs z religii. 46 w tym momencie. Musimy więcej dostawać. To jest pewne. Na przykład takie Buenos może zostać zmienione naszą religię. Tylko musimy kupić sobie tego wielkiego proroka kolejnego. Mamy dużo religii, to myślę, że nas starczy. Ej, patrzcie, mamy 84 turystyki na turę. Muszę zaraz zobaczyć, co to w ogóle jest. Z kim oni się biją? A, z barbarzyńcami pewnie. O, zabili ich szybko. Szybko. A właśnie, bo jak tu mamy tak, Asyria popularna, a Aztekowie egzotyczna. Dobra, czyli popularna, jak już mamy popularną, to mamy o 50% mniej czas niepokoju, utrata populacji, są mniejsze o 50%. Dobra. Zajebiście. Zajebiście. Dobra. O, możliwe przyjęcie ustroju. Co ja teraz... A, z tego co mi mówiliście... Aha. To ta jedna tutaj zasada z trzeciego poziomu z tym zastraszaniem, to chodziło o to po prostu, że jeśli któreś państwo miasto boi się mojej armii, nawet nie muszę nic robić, ona się boi po prostu mojej wielkości, mojej armii, to już wtedy będę miał z niej większe wpływy, będę miał będę miał większe wpływy u nich. No i w sumie to by było nawet fajne, ale to teraz to tak już nie chcę się rozwijać tego aż tak bardzo. Wolę sobie rozwinąć mecenat. O, bo na przykład tutaj złoto ofiarowane państwu miastem daje o 25% więcej. To jest w sumie spoko. Ale mógłbym też na przykład sobie tutaj handel zrobić i bym miał wielkiego Big Bena. Albo na przykład pójść w pobożność i bym miał meczet w Dżenie, który pewnie jest zbudowany. Albo tutaj w Estetykę i mieć budynek Uffizi. Co w sumie nie wiem, który daje. Albo tutaj Louvre. To też jest fajne. W sumie może potwieramy sobie tak wszystkie te... Co tu byśmy mieli? A to było bardzo dobre. Dobra, lecimy w mecenat. Czemu by nie? Czemu by nie? I tak tyle kultury dostajemy, naturę, że co chwilę będziemy po prostu te ustroje brać. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, gdzie tu na wojnę jadę? A, tutaj. A panie, ty tu wielkim generałem byłeś, dałeś mi złoto za to. Nie dostaję? Ja myślałem, że dostanę złoto za to. Oszukali mnie, skurwysyny. Oszukali mnie. No nic, szkoda. A, jedna tura, mamy sąd, dobra. Tu możemy po prostu przyjebać. Bo czemu by nie? Ło, ale to jest po prostu silne. Tu możemy, nie wiem, czuwać. Czuwaj. Czy jak to tam szło, nie pamiętam nawet. A to chyba harcerze, czy ktoś tam tak mówi? Nie, ktoś inny. Nie pamiętam kto. Boże. Droga do nieba. Zbuduj mi drogę do nieba, panie. Wygało mi zbuduj kolej. A tutaj, który był szlak wcześniej? Do Wrocławia. Produkcję. No, w sumie mógłbym. Bo hajsu i tak mam dużo, to. Po co mi więcej? A wy to się wyleczcie może. A wy to może zajmijcie miasto. I to zostanie miasto mojego wroga, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli co, zostanie on wywalony z mapy. A zobacz miasto. Nie no, niszczymy je. Walić, będziemy po prostu z lotniskowców atomówki zrzucać, też będzie dobrze. Wybórz miasto. Czyli co, teraz gość zniknął już z mapy? Bo tu jest nowe miasto, ale to jest miasto Etiopii. A nie, jeszcze tutaj ma. Dobra, jeszcze jedno miasto. Jeszcze jedno miasto. Buduj mi tu to. O, to może zaboleć. Wycofajmy się. Wyleczmy się. Podejdźmy tymi. Tymi. Podejdźmy na górę. O, tutaj najlepiej. Dobra, ile by kosztował mnie kolejny wielki prorok? 3000 religii. O Boże, 3000, wielki naukowiec już tylko 1000. W sumie, ej, to może kupimy wielkiego naukowca i teoria atomu zrobimy dużo szybciej. Ej, to może być ciekawe. Ciekawe, ile on punktów doda nam? Bo już akademii nie ma co budować, myślę, że teraz. Jesteśmy zbyt do przodu.
Zaczynacie ściągać na siebie uwagę wielu cywilizacji. Może to wam nie wyjść na zdrowie. Ugódźcie się z tym, nie bij mnie to. Oni pewnie w końcu się wkurują i zrobią jakiś wielki sojusz na mnie. No tak mi się wydaje, chociaż no nie za bardzo myślę, że taka Persja, tylko Szwecja by chciała się tutaj kumplować, ale oni się wkurują w końcu i zrobią na mnie sojusz. Coś mi się tak wydaje, ale ja w tym momencie będę miał bomby atomowe i będę miał po prostu wyjebane na ich kije i kusze, tak? Czy tam, no dobra, ci mają strzelby. Czy tam, jak to się nazywało, Boże. Nie pamiętam, jebać to. Mniejsza o to. Dobra, już ostatnia tura. Już miałem mówić, że ostatnia tura to jest ostatnia tura, ale... A czy poprzednia tura to była ostatnia tura, ale to jednak ta tura będzie ostatnią, bo jednak się coś fajnego wydarzyło, że kupiłem sobie tego wielkiego naukowca, więc no tak sami rozumiecie. Trzeba. Szturm na trzeci poziom, Boże. No tu nie też. Tyk. Do przodu! Do przodu, a wy po drodze rozwalcie tych jeszcze. Bo w sumie mogłem to zrobić kim innym. Dobra. Ile to mi da? 7000, a ile tu potrzebuję? 8. O Boże, patrzcie. Uwolniona potęga atomu zmieniła wszystko poza nasze myślenie. Dlatego zmierzamy ku niesłychanej katastrofie. O. Epoka atomu wita. Dzień dobry. Darmowy ustrój. Super. Wszystkie sojusznicze państwa miasta zapewniają premię nauki równą 25% tego, co same wytwarzają. 1013. 1098. Wow, ja. Dzięki. Witam. Nowy szpieg. Wysyłamy go do którego państwa miasta? Do Singapuru. Do Singapuru go wyślemy. Oczywiście. Singapur. Yeah. Nowe badania. Ja chcę kręty lądowe i niszczyciele. To by było dobre. Czy penicylinę i laboratorium medyczne. I dodatkowy szlak handlowy. I ekologię. Nie. Ale nie, czekajcie, bo tu bym miał bombowce. Bombowce były fajne. I radar. Który chyba odkryje mi całą mapę? Nie radar. Co mi odkrywa całą mapę? Coś mi tu odkrywa całą mapę. O, satelity. Nie no, czołgi byłyby fajne. Nie no, bomba atomowa. Jak już mówiłem, że chcę bombę atomową, to zrobimy bombę atomową. Dobra, w sumie to nie wiem, co to za jednostka Etiopii, a tutaj? A to moja chyba nawet. Tak, moja. To w sumie tak, wy się ruszcie po prostu w bok. Też. Pokażcie mi znowu państwo moje. Ile by kosztował kolejny naukowiec? 1500 tylko? A kolejny? 2500, okej. Okay. Super. Zaraz znowu z technologią polecimy do przodu. Nie wiem, budujcie sobie tu sąd na przykład. Bo co innego byście mogli budować. Warszawa. Kulturki coraz więcej. Już 474, super. Chrystus Zbawiciel, możemy zbudować Chrystusa Zbawiciela. Koszt przyjmowania nowych ustrojów w kulturze jest niższy o 10%. Zajebiste. Bo 10% z 7000, no to 700, no to jest dużo, dużo. Albo zrobić projekt Manhattan. Nie no, Chrystus Zbawiciel. A projekt zrobimy najwyżej gdzie indziej. Jeden strzał, drugi strzał i koniec z nimi. Perska osadników. Persja chce tu jeszcze osadę robić. A niech sobie robi. Co mi to do tego? A tu sobie laboratorium medyczne zrobimy. Projekt Manhattan za chwilę. Bo i tak bez jakichkolwiek większych bomb. Raczej bez bomb atomowych, nauki, gówno nam to da, tak naprawdę. Na serio, gówno. No nic. No, co nam to da? Nic, po prostu nic i tyle. A co tu możemy zbudować? Boże, ile tu budynku możemy zbudować? Pierwsze produkcję bym chciał zwiększyć. Czyli na przykład bym chciał to kupić. Taki warsztat.
Ja bym chciał go po prostu zakupić. I fabrykę bym chciał zakupić, ale fabryka już jest za droga. Pagoda. Nie, pogody nie chcę. A, szkoła publiczna. Nie, fabrykę. Fabrykę mi tu zbuduj. Tutaj jeszcze kilka tur. Tak samo tutaj, dobra. No, ale myślę, że to na tyle dzisiaj. Jesteśmy coraz bliżej atomu. Za chwilę sobie użyjemy naszego wielkiego człowieka, żeby zrobić sobie kolejną technologię. Potem poczekamy, aż nazbieramy znów 2500, kupimy kolejnego wielkiego naukowca. Bo w sumie czemu by nie. Teraz też pewnie w Warszawie niedługo nam się pojawi wielki naukowiec. Czy dobrze mówię? Tak. Nie tak dużo musimy czekać na to. Więc w sumie tutaj z technologią podlecimy do przodu. Także oni będą po prostu mogli co najwyżej siedzieć i płakać. Patrzcie, działo przeciwlotnicze będzie. Działo przeciwlotnicze. I karabiny maszynowe. Normalne karabiny maszynowe. Szkoda, że ma zasięg 1, ale walić to. I bombowce. Bombowce, myśliwce, spadochroniarze i lotnisko. Będę mógł sobie jednostki z tutaj od Azteków lotniskiem przenosić aż tutaj do Warszawy i na odwrót. I po prostu będę... Uran! Uran mi na mapie pokazało. Uran! Gdzie jesteś, Uranie? Uranie... To ma uran? Tu jest uran. Nikt go nie ma, dobra, pomiędzy jest. Tu jest uran. Ma ktoś ten uran? Czemu on jest otoczony? A, nie, to czekajcie, bo to jest... To wszystko to jest Etiopia, a tutaj to nie jest akurat Etiopii. Ha. Ale nie, ej, Etiopia ma dwa złoża uranu. To mi się nie podoba. Na północy pewnie będzie Persja ma złoże uranu. Szwecja ma złoże uranu. A ja nie mam. Tu jest złoże uranu. Możemy nawet założyć miasto tylko po to złoże. Tak samo tutaj musimy... Czekajcie, wiem, że już miałem kończyć odcinek, ale... Jak to nie mogę kupić? Ja chcę tu kupić coś. Ej, bez kitu. Ja chcę ten uran. Ja tam miasto założę. Choćby tylko dla tego uranu. Ile to jest uranu? 4 uranu, zajebiście. 2 uranu, 6 bomb, tak? I tu 4 uranu. To ten uran musi być pierwszy po prostu. Ja chcę ten uran. Jak nie to... Ja mówię, jak nie to będę to robił miasta, bo wiecie, uran jest bardzo, bardzo potrzebny. I musimy go mieć po prostu. Musimy go po prostu mieć. Ale teraz się z wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z cywilizacji 5. I czekamy na cywilizację 6, która będzie w październiku. O tak. Cywilizacja 6. Też się nie mogę doczekać. Na razie, pa, see ya.